I kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować tak jak zgodnie z tym tematem, który mamy tutaj, z tym mottem, że to jest ta perspektywa biblijno-historyczna Izraela. Tak jak tutaj brat, pastor wspomniał, już takie fundamenty założyliśmy sobie biblijne. I dzisiaj chciałbym co nieco przejść do historii. Ale nie w oderwaniu od Biblii, nie w oderwaniu od Pana Boga. Dzisiejszy wykład może będzie troszeczkę przypominał księgę Estery, dlatego że konia z rzędem temu, kto mi znajdzie w księdze Estery chociażby jedno zdanie, gdzie wymieniony jest Pan Bóg. Nie ma, prawda? Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak doszło do powstania współczesnego państwa Izrael. Nie będziemy sięgać do Biblii. Ale chcę Wam pokazać, że za tym wszystkim stał i stoi wszechmogący Pan Bóg. Pan Bóg, który obiecał, że On pobudzi ten naród, że On sprowadzi go, że da im tę ziemię, że będą tam mieszkać. I chciałbym, byśmy dzisiaj wspólnie powiedzieli sobie o tym, jak do tego doszło. I też takim, może taką myślą, jedną z takich głównych myśli, którą chciałbym Wam dzisiaj przekazać, to jest to, że każdego z Was Pan Bóg może użyć w swoim dziele. Niezależnie od tego, czy jesteś młodszy, czy jesteś starszy, każdego z Was Pan Bóg może użyć w swoim dziele. I chciałbym też popatrzeć na tą współczesną historię Izraela z perspektywy ludzi, których Pan Bóg użył. I znacie taki przykład w historii, właśnie ludu Bożego, kiedy Pan Bóg użył zupełnie niewierzącego człowieka. Poganina wręcz bym powiedział, króla Cyrusa, który nie miał nic wspólnego z Bogiem, a został przez Boga nazwany, czy przypominacie sobie, jak został nazwany? Sługą, moim sługą jesteś. I Pan Bóg potrafi użyć kogokolwiek chce w swojej suwerenności. Ale zobaczmy, moi drodzy, chciałbym, byśmy dzisiaj zobaczyli na ludzi, których Pan Bóg użył których Pan Bóg użył właśnie w swoim dziele. Wspominaliśmy o tylko takie króciutkie nawiązanie, że my jesteśmy, moi drodzy, tutaj właśnie w tym już ostatnim okresie historii ludu bożego, czyli w tym momencie, kiedy powstaje państwo Izrael, kiedy się kształtuje, kiedy kończy się ta diaspora, która trwała od prawie dwóch tysięcy lat, od momentu, Wypędzenia Żydów przez Rzymian w 135 roku, kiedy ziemię to nazwali Palestyną, kiedy Jerozolima została zaorana, kiedy tam, gdzie była kiedyś świątynia, powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego, kiedy postawiono tam posąg tego, tego bóstwa. Potem tymi ziemiami, jak wiecie, z historii rządziło wiele różnych imperiów. Bizantyjskie, później po rzymskim było, później Arabowie, Mamelucy, później Krzyżowcy, później Turcy. I Turcy rządzili tym państwem, tym, tym terenem najdłużej, bo aż do momentu, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Będziemy później nieco o tym mówić. Pan Bóg, tak jak wspomniałem, używa, używał i używa ludzi. I w tym powstaniu. W tym, w tym, tymi prekursor, prekursorami, którzy przyczynili się do powstania państwa izraelskiego, którzy byli bardzo przez Boga użyci, to był z jednej strony Żyd, Teodor Herz, a z drugiej strony chrześcijanin. Z drugiej strony człowiek, który żył blisko z Bogiem, który rozumiał Boże Słowo, rozumiał proroctwa, rozumiał. Yy, Sprawę Izraela. O, o tych dwóch ludziach chciałbym powiedzieć teraz z ich perspektywy, zobaczyć na współczesne państwo Izrael. Pierwszy, Teodor Herz. On się urodził na Węgrzech, w, w Peszcie, 2 maja 1860 roku. To był jeszcze teren monarchii austro-węgierskiej. Ze strony ojca. Rodzina Teodora Hercla związana była z religijnymi, pobożnymi Żydami, a więc ojciec chciał mieć na niego taki pobożny, religijny wpływ. Przyjaźnili się ze znamienitościami znami żydowskiego ruchu religijnego i w Rosji, i, i w Imperium Austro-Węgierskim. Matka natomiast pochodziła, pochodziła ze środowiska niereligijnego, z takiego środowiska niepobożnego, byśmy powiedzieli. Rodzice Hercla jednakże należeli do takich asymilowanych Żydów, do Żydów, którzy twierdzili, że no my musimy być tacy jak inni, musimy żyć w społeczeństwie, w którym jesteśmy, nie możemy się od nich odróżniać bo zazwyczaj było tak, że religijni Żydzi wszędzie, gdzie byli, oni się odróżniali od innych. Ubiorem, stylem życia, sposobem bycia tak itd., itd. Mieli swoje szkoły, a więc dzieci niejako też trochę były inne niż dzieci tego społeczeństwa, w którym się oni wychowywali. Była tragedia w rodzinie Herzlów, zmarła ich córka, Paulinka, a siostra Teodora Hercla, i po tym fakcie rodzina Herców przeprowadziła się do Wiednia. To byli ludzie średnio zamożni, więc to nie było tak, że ledwo wiązali koniec z końcem oni mogli sobie na wiele rzeczy pozwolić zajmowali się takim biznesem, można powiedzieć, związanym z handlem drewnem. Chociaż marzeniem Hercla było pozostać, zostać pisarzem, to jednak on poszedł do, na uniwersytet i studiował prawo, jednak później po tych studiach prawniczych ciągle to jego marzenie, żeby być pisarzem, żeby, żeby coś tworzyć, odżywało w nim. I po wielu próbach dostał w końcu pracę w austriackiej gazecie, w wiedeńskiej gazecie, która nazywała się Neue Freie Presse. I niemal że natychmiast kiedy go przyjęli już jako dziennikarza wysłali go jako korespondenta do Francji. Miał być takim korespondentem tej gazety w Paryżu. Tak to się poukładało wszystko, że właśnie w ten czas we Francji wybuchła głośna afera, o której może słyszeliście z historii, być może nie. Była to tak zwana afera Alfreda Dreyfusa. Był to, kim był Alfred Dreyfus? To był oficer armii francuskiej, żydowskiego pochodzenia który został niesłusznie oskarżony o to, że szpiegował na rzecz Niemiec. I rozkręcono potężną aferę, potężna fala nienawiści wybuchła. Herz obserwował te wydarzenia właśnie z bliska, przyglądał się temu, temu procesowi i przekonywał się coraz bardziej, że Choć we Francji Żydzi od ponad 100 lat posiadali pełnie praw obywatelskich, to było związane z rewolucją francuską, z tym wyzwoleniem, można powiedzieć, społecznym, Żydzi dostali pełnie praw obywatelskich, to jednak wystarczyła mała iskierka w porównaniu z, z całą dużą Francją, aby, aby się odrodziła cała fala nienawiści przeciwko Żydom. Okazało się, że kapitan właśnie Alfred Dreyfus ostatecznie był niewinny. Że ta rzekoma zdrada, o którą go oskarżano, to była nieprawda, to było wszystko sfałszowane. Ale chciałbym powiedzieć, jak Herz to widział. Bo Herz był takim zasymilowanym Żydem. On twierdził, że rozwiązaniem problemów Żydów, rozwiązaniem na antysemityzm, rozwiązaniem na nienawiść narodów przeciwko Żydom jest jedno: my musimy być tacy jak inne ludy. To powiedzenie jakby brzmi echem już z okresu Starego Testamentu. My chcemy być tacy, jak inne narody. I ten ruch, który nazywał się Haskalu, on powstał w Niemczech, zresztą jego twórcą był Moses Mendelssohn, dziadek kompozytora, którego utwór jest chyba najczęściej grany na weselach, więc on był twórcą tej Haskali, tego oświecenia żydowskiego, gdzie głoszono po prostu... Taką ideę, że my, Żydzi nie możemy się odróżniać od społeczności, w której żyjemy, musimy kończyć ich szkoły, musimy być tak jak oni, musimy pracować na rzecz dobra tego społeczeństwa, tego kraju, musimy wnieść nasz własny wkład. I wtedy nas polubią. Wtedy skończy się nienawiść, skończy się antysemityzm. Wtedy, jak będziemy tacy jak oni, to oni, będziemy, to oni będą nas robić, bo będziemy jednymi z nich. Ale okazuje się, że to nieprawda. Dowody świadczące na rzecz rzekomej zdrady, tak jak już wspomniałem, tego kapitana Dreyfusa były fałszywe. A Hertz w swoim wspomnieniach, w swoim dzienniku, coś takiego napisał. Jakby to dziś jeszcze było, widzę oskarżonego w ciemnym mundurze artylerzysty i słyszę jego głos Alfred Dreyfus, kapitan artylerii. W uszach moich brzmią jeszcze wściekłe okrzyki tłumu zebranego na ulicy. Tłumu, który krzyczał śmierć Dreyfusowi, śmierć wszystkim Żydom. Pod wpływem właśnie tych przeżyć, co się stało z Teodorem Herzlem? Jego teoria oświeconego Żyda, jego teoria na rozwiązanie żydowskich problemów legła w gruzach. I na skutek swoich przemyśleń. On napisał taką bardzo malutką książeczkę. Ona jest akurat wielkości mojej Biblii, tak jakbym porównał, ale to była książeczka, która wpłynęła na tysiące Żydów na całym świecie. I ona jest w języku polskim nosi tytuł Państwo Żydowskie, a on pisząc ją w języku niemieckim zatytułował ją Der Judenstaat. I on napisał w tej książce coś takiego: Kwestia żydowska istnieje wszędzie tam, gdzie Żydzi żyją w znacznej ilości. I to rzeczywiście jest prawda. Gdziekolwiek nie istnieje, zostanie przyniesiona ta kwestia wraz z żydowskimi imigrantami. My naturalnie ciągniemy do takich miejsc, gdzie nie jesteśmy prześladowani, a nasz wygląd nie pobudza do prześladowań. Jest to przypadek i nieuchronnie tak będzie wszędzie, nawet w wysoko cywilizowanych krajach. Na przykład we Francji, tak długo jak kwestia żydowska nie zostanie rozwiązana na szczeblu politycznym. Nieszczęśliwi Żydzi niosą teraz ziarno antysemityzmu do Anglii, sprowadzili je do Ameryki. Dajcie nam tylko suwerenną władzę nad skrawkiem ziemi, wystarczającym dla słusznych potrzeb naszego ludu, a zresztą poradzimy sobie sami. I to był taki. Apel, taki manifest. Dajcie nam skrawek ziemi, gdzie będziemy mogli się sami rządzić i my sobie tam poradzimy, i to będzie jedyne rozwiązanie, żeby inni przestali nas nienawidzić. Tak to widział wtedy Herzl. Moi drodzy, co się dzieje? Zostawiamy na chwilę Teodora Herzla i powiemy sobie o tym człowieku z czwórką dzieci. Kto to był? William Henry Hechler. On się urodził w Indiach, a więc daleko, daleko od miejsca, gdzie w ogóle egzystował Teodor Hertz. Jego ojciec Dietrich Hechler, niemieckiego oczywiście pochodzenia, to byli Niemcy. Podczas wychowywania swojego syna zresztą zmarła mu żona, i po tym przeprowadzili się do. Z tych Indii do, do Anglii. W 1850 roku William Hechler uczęszczał tam do szkół z internatem w Londynie i później w Szwajcarii w Bazylei. I zobaczcie, jak Pan Wóg przygotowywał tego człowieka do roli, którą miał później odegrać. Więc ten Hechler był bardzo obdarowany. Był zdolny, spostrzegawczy. Yy, dwunarodowa edukacja, bo zarówno i niemiecka, i angielska. Ugruntowała to dziedzictwo w nim, w ciągu swojego życia, i teraz nie zdziwcie się, ale muszę sobie przeczytać, żeby się nie pomylić. W ciągu swojego życia Hechler posługiwał się językiem angielskim, niemieckim, hebrajskim, greckim, łacińskim, arabskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim. Brakło mi już dwóch rąk. <laughs> Jeszcze dwa języki i dwa dialekty afrykańskie. Niesamowicie inteligentny człowiek, ale głęboko wierzący w Boga, mający głęboko pana Boga w swoim sercu. I kiedy ojciec jego, tego Hechlera, powrócił do Londynu z powodów zdrowotnych, objął tam stanowisko w londyńskim towarzystwie krzewienia chrześcijaństwa wśród Żydów. A więc ojciec jego zobaczcie też miał takie serce skierowane do narodu izraelskiego. Zależało mu na zbawieniu tego narodu i tam właśnie w tym towarzystwie krzewienia chrześcijaństwa wśród Żydów był. To biblijne zrozumienie Bożych planów dla narodu żydowskiego ojca właśnie Williama wywarło głęboki wpływ na niego. Rodzina później Przeniosła się do Niemiec, Anglii, tak oni między Anglią a Niemcami jakby przemieszczali się i to zainteresowanie Wilhelma, Hech, właśnie Hechlera sprawami Izraela, sprawami Żydów coraz bardziej, coraz bardziej wzrastało i on zaczął studiować Słowo Boże. W ten czas, w tym czasie w teologii istniał taki nurt restauracjonizmu, to znaczy, takie poruszenie Pan Bóg sprawił wśród wielu teologów, biblistów, którzy zaczęli rozumieć, że Pan Bóg ma jakiś plan z Izraelem, z Żydami, i częścią jego planu jest odrodzenie narodu żydowskiego. I stąd się to wzięło restauracjonizm, jakby odrodzenie, odnowienie. I później, właśnie William Hechler dostał posadę misjonarską w Lagos, w Nigerii. Jednak po jakimś czasie, kiedy zachorował na malarię, wrócił znowu do Niemiec i tam razem z ojcem pracował wśród Żydów, właśnie w Karlsruhe. Później, w 1873 roku, taką ciekawą drogę ten Hechler przeżył, przebył, Pan Bóg go tak prowadził. On wyzdrowiał później na tyle okrzep w swoim zdrowiu że został, dostał posadę guwernera dzieci Fryderyka I, wielkiego księcia Badeni. Poprzez syna Fryderyka, Ludwika, Hechler nawiązuje relacje z bratankiem wielkiego księcia, młodym księciem Hohenzollernów, który później staje się niemieckim cesarzem Wilhelmem II. Zobaczcie, ten prosty, można powiedzieć, człowiek tak daleko gdzieś został prowadzony, że doszedł do kontaktów z takimi koronowanymi, można powiedzieć, głowami. W 1876 roku po śmierci Ludwika Badeńskiego Hechler opuszcza dwór Wielkiego Księcia, aby przyjąć posadę w irlandzkim hrabstwie Cork. I tam żeni się z Henriettą, z, z którą ma czworo dzieci, Hanę, później Wiktorię, później Ludwika i Miriam. Jednak ta posada Hechlera w tym Kork nie była zbyt szczęśliwa, on tam nie czuł się dobrze, powrócił znowu do Londynu i już został oficjalnym duchownym kościoła anglikańskiego. Z powodu swojej wielkiej miłości do Żydów, do ziemi Izraela, jego marzeniem, marzeniem Hechlera było to, by objąć stanowisko biskupa w Jerozolimie, w tamtejszym kościele chrystusowym. I on się bardzo o to starał, chciał jakby zaistnieć w tym świecie właśnie duchownych, żeby objąć to stanowisko. Napisał taką wspaniałą książkę, która do dzisiaj jest uważana za taką jedną z najwspanialszych historii kościoła protestanckiego właśnie w ziemi Izraela. Od 1885 roku jednakże te stosunki polityczne między Prusami a Wielką Brytanią zablokowały jego nominację i spełzło to na niczym. Nie udało się, chociaż on bardzo pragnął, chciał tego w swoich wspomnieniach, mówi, że prosił Boga o tą posadę wręcz, czuł, że to jest jego miejsce, ale Pan Bóg miał inne plany. Dlaczego? Za chwilę się przekonacie. Po tym, po tym nieudanej jego nominacji, kiedy nie mógł tam objąć tego stanowiska, zaproponowano mu, by został kapelanem w ambasadzie brytyjskiej w Wiedniu. I on obejmuje to stanowisko w latach 1885 do 1910 roku. I będąc już tym kapelanem, on pisze własny traktat. Tak, ten, ten traktat ma tytuł Przywrócenie Żydów do Palestyny. I co on tam pisze? Wzywa Żydów do powrotu do Palestyny jako warunek wstępny powrotu Jezusa. I on pisał coś takiego: obowiązkiem każdego chrześcijanina jest kochać Żydów. Hechler wierzył, że nawrócenie Żydów do Pana Jezusa było warunkiem wstępnym do ich powrotu do Ziemi Świętej. Więc tak to ciekawie, wszystko już w ten czas on potrafił powiązać. Jako kapelan, jako no, dosyć taki ważny urzędnik, można powiedzieć państwowy, prowadził jednak surowe życie, w swojej prywatnej rezydencji kolekcjonował Biblię, mapy Palestyny ówczesnej, zbudował makietę świątyni jerozolimskiej, uważnie studiował Biblię. On był takim dla mnie troszkę podobnym do proroka Daniela. On studiował Biblię, studiował proroctwa, i ciągle mu to nie dawało spokoju, że to już powinien być ten czas, kiedy Pan Bóg sprawi swoje poruszenie w narodzie żydowskim, że dojdzie do odnowienia tego państwa, że dojdzie do odnowienia tego narodu w ich własnej ziemi. I na początku marca 1896 roku, można powiedzieć, że to przypadek, ale w Bożym planie nie ma przypadków, Hechler spaceruje sobie po Pomiędzy stoiskami w Wiedniu, na, jakiś, na jakimś targu. I właśnie między różnymi książkami on zauważył tą małą książeczkę Teodora Hercla pod tytułem Der Judenstadt Państwo Żydowskie. I została ona opublikowana zaledwie kilka tygodni wcześniej, zanim Hechler ją zobaczył. I co się dzieje? I y, oczywiście. Ten Teodor Herzl był już znanym dziennikarzem w tej wiedeńskiej prasie, był pisarzem, dziennikarzem, sprawozdawcą, szczególnie jeśli chodzi o to relacjonowanie tej afery Dreyfusa. Więc kiedy Hechler zobaczył tą książkę, kupił ją i od razu to było tak jak brakujący puzel dla niego. On natychmiast postanowił spotkać się z Teodorem Herzlem. Natychmiast postanowił nawiązać z nim relacje. I 10 marca 1896 roku Herz właśnie zanotował w swoim pamiętniku, w swoim dzienniku, w dzienniku te pierwsze wrażenie ze spotkaniem właśnie z tym, z tym Williamem Hechlerem. Ja wam przeczytam, co on napisał. Sympatyczny, wrażliwy mężczyzna z długą, siwą brodą proroka. Był zachwycony moim rozwiązaniem. On również uważa mój ruch za proroczy przełom, taki, który przepowiedział, który przepowiedział Pan Bóg w swoim słowie. Obliczył bowiem, zgodnie z tabelami, które prowadził odnośnie proroc, że to już jest bliski czas. Odrodzenia się narodu żydowskiego w swojej ziemi. Kiedy przeczytał moją książkę, natychmiast pobiegł do ambasadora brytyjskiego i powiedział mu, że z góry przesądzony ruch jest tutaj. Hechler deklaruje, że mój ruch jest biblijny. Pomimo, że postępuje racjonalnie we wszystkich punktach, to jednak wykonuje odwieczny Boży Plan zapisany u proroków. I ten Głęboko wierzący chrześcijanin spotyka się prawie z niewierzącym Żydem, z asymilowanym i mówi, człowieku, to, co robisz, to jest zapisane w proroctwach. To, coś napisał, to już od dawna Pan Bóg przepowiedział. I troszkę Hechler go uznaje za takiego nieszkodliwego fanatyka. Herz uznaje Hechlera za takiego trochę nieszkodliwego fanatyka. Niech sobie tak myśli, ale no, może coś z tego będzie. Ale kochani, zobaczcie, jak niesamowicie Pan Bóg prowadził Hechlera, bo Herz z tym swoim marzeniem utworzenia państwa żydowskiego właściwie nie miał szans nigdzie wejścia do nikogo znanego w tym świecie. I nagle okazuje się, że William Hechler organizuje mu audiencję u cesarza niemieckiego. A dlaczego? Bo wcześniej go poznał, jak był tam guwernerem, właśnie na dworze w rodzinie cesarza. I mało tego, cesarz niemiecki z wielką uwagą słuchał te, tych wszystkich po prostu wyjaśnień Hechlera. Później jeszcze troszkę o tym powiemy. Ale ta relacja się zaczęła i kontynuowała dalej. Później właśnie to Hechler zaprosił Teodora Herca do siebie do domu. I to jest bardzo ciekawe, ja chciałbym Wam to przeczytać. Bo Herc znowu wspomina swoje wrażenia z odwiedzin u Hechlera. I pisze tak. Wczoraj w niedzielę po południu odwiedziłem księdza Hechlera. Obok pułkownika Golczmita jest on najbardziej niezwykłą osobą, jaką do tej pory spotkałem w tym ruchu. Minął tydzień czasu, już takie wrażenie o nim zdobył. I co dalej pisze Herz? Mieszka na czwartym piętrze, jego okna wychodzą na Schiller Platz. Nawet wchodząc po schodach usłyszałem dźwięk organów. Pokój, do którego wszedłem, był zastawiony książkami ze wszystkich stron, od podłogi aż po sufit. Wśród tych książek nie było nic poza Bibliami. Chcielibyście tak mieszkać? Kto by chciał tak mieszkać? To było mieszkanie Hechlera. To było pierwsze wrażenie Hercla, kiedy przyszedł, wychodzi na to czwarte piętro, i mówi: Pokój zawalony książkami, nic oprócz Biblii. Od, od podłogi po sufit. I co on dalej mówi? Okno bardzo jasnego pokoju było otwarte, wpuszczając chłodne wiosenne powietrze, a pan Hechler pokazał mi swoje biblijne skarby. Potem rozłożył przede mną swój wykres historii porównawczej, na koniec mapę Palestyny. Jest to duża mapa sztabu wojskowego w czterech arkuszach, która po rozłożeniu pokrywała całą podłogę. Przygotowywaliśmy dla ciebie grunt, triumfalnie powiedział Hechler. Pokazał mi też modele starożytnej świątyni, zaśpiewał, zagrał mi na organach syjonistyczną pieśń swojej kompozycji. Ale uważam go za naiwnego wizjonera z kolekcjonerskim entuzjazmem i czułem to szczególnie, gdy śpiewa mi te swoje piosenki. Tak na początku Hertz troszkę z dystansem podchodził, ale już coś przykuło jego uwagę. Coś po prostu sprawiło, że nawiązały się relacje pomiędzy nimi. I właśnie tak jak wspominałem, to Hechler zorganizował spotkanie właśnie Teodora Herzla i po prostu wprowadził go na prywatną audencję właśnie do tego wielkiego księcia i tam Herz mógł osobiście podzielić się swoją wizją syjonizmu i politycznym rozwiązaniem problemu żydowskiego z całą rodziną, z niemiecką rodziną królewską. Fryderyk I, który był wielkim księciem Badeni, był bardzo zachwycony eschatologicznymi przepowiedniami Hechlera, właśnie. Takim pragmatyzmem w tym rozwiązaniu tych różnych spraw żydowskich. I poprzez Herzla, poprzez powrót Żydów do Palestyny, wielki książę stał się dożywotnim orędownikiem tej sprawy. Wykorzystał swój urząd, relacje z bratankiem, z cesarzem Wilhelmem II, aby wesprzeć właśnie Herzla i syjonizm. I zobaczcie, ten jeden człowiek, który stał się świadectwem jako chrześcijanin dla Żyda, co się później dzieje. W międzyczasie, ponad rok wcześniej, pod koniec sierpnia 1897 roku, w Bazylei, w Szwajcarii, odbywa się pierwszy kongres unionistyczny. I Hechler ponownie w tym czasie publikuje w Wiedniu biuletyn pod tytułem The Restoration of the Jews, czyli Odnowienie Żydów. I w przeddzień kongresu wygłasza obszerne przemówienie i tytułuje go Christen über die Jugendfrage, czyli chrześcijanie wobec kwestii żydowskiej. Oficie odnosi się on do fragmentów Biblii i różnych proroctw oraz zawiera taką dźwięczną deklarację. Co ten Hechler pisze? To było znane w ten czas, takie czasopismo, Die Welt, jako chrześcijanin wierzę w żydowski ruch narodowy zwany sionizmem, ponieważ zgodnie z Biblią, tak według samych starożytnych proroków hebrajskich, państwo żydowskie musi ponownie powstać w Palestynie. Jak mi się wydaje, sądząc po znakach czasu, Żydzi wkrótce znów zajmą swój ukochany dom w swojej starożytnej ojczyźnie danej im przez Boga. Oby wkrótce odpowiedzieli na to wezwanie. I Hechler podpisał tę deklarację w Die Welt Swoim imieniem, nazwiskiem William Henry Hechler, kapelan ambasady jej królewskiej mości w Wiedniu. I on swój urząd też wykorzystał do tego, znaczenie tego urzędu, do tego, żeby propagować takie właśnie, a nie inne zrozumienie. Słowa Bożego odnośnie Izraela. I na samym tym kongresie sionistycznym, właśnie ten duchowny anglikański William Hechler był honorowym gościem, a na tej zamykającej sesji Herz podziękował mu publicznie wraz z innymi chrześcijańskimi syjonistami za ten wkład, jaki on wniósł w to, żeby ta idea się rozprzestrzeniła. I William Henry Hechler do końca został wiernym przyjacielem Herz'a nawet wtedy, gdy Herz miał Chwilę załamania, kiedy myślał, że to po prostu wszystko jest skazane na fiasko, na niepowodzenie, to przy nim był Hechler i mówi: Nie poddawaj się. To, co robisz, jest zapisane w Biblii. To, co robisz, to, co robisz o tym mówią prorocy. W październiku 1902 roku, niecałe dwa lata, przepraszam, 1904 roku, w październiku. Hechler czuwał przy łożu śmierci swojego przyjaciela w austriackich górach. Aż do samego końca był mu wiernym przyjacielem. I zobaczcie, dwóch ludzi. Jednego Pan Bóg powołał wśród Żydów, jednego wśród chrześcijan, wśród nie-Żydów, ale tak przygotowywał, tak ich te losy kierował nimi, że doszło do pierwszego y kongresu sionistycznego, i wtedy, po tym kongresie, Herz powiedział takie. Ciekawe słowa, prawie że proroctwo. On powiedział tak, że jak teraz to powiem, to się będą ze mnie śmiać, ale być może za 50 lat państwo żydowskie stanie się faktem. I on się nie pomylił dużo. Tam można powiedzieć, że tygodnie weszły w rachubę, kiedy rzeczywiście za 50 lat państwo żydowskie powstało. I zobaczcie, to jest, to jest jedna para ludzi, którą Pan Bóg użył. Ale zobaczmy, historia idzie dalej. I y, jak wyglądała Europa, jak wyglądał Bliski Wschód w czasie, kiedy żył Herc, w czasie, kiedy żył Hechler? Zobaczcie, ta Europa była podzielona pomiędzy potężne mocarstwa: Rosję, Niemcy albo Prusy, byśmy powiedzieli, Austro-Węgry, Imperium Austro-Węgierskie, później Francję, y, mamy tu Wielką Brytanię. I Imperium Osmańskie, czyli tą Turcję olbrzymią, potężną, o której mówiono, że to jest kolos na glinianych nogach. Ale zobaczcie, te, te relacje między tymi państwami No Polski wtedy nie było. To największe mocarstwo to prawie nasi zaborcy byli w ten czas. No tu jeszcze Francja, oczywiście, wcześniej, ale to nie jest nasz zaborca. Coraz bardziej było takie napięcie czuć. W tym czasie, w Europie i na świecie te wielkie mocarstwa prężyły mu skuły przeciwko sobie, aż przyszedł taki moment, właśnie tutaj w tym malutkim obszarze na Bałkanach w Sarajewie, 28 czerwca 1914 roku został zamordowany arcyksiążę Ferdynand, jego żona, i rozpoczęła się Oficjalnie w ten czas to był pretekst do wypowiedzenia I wojny światowej. Zobaczcie, ten Bliski Wschód, tak jak tutaj mówiłem, to imperium osmańskie, bardzo olbrzymie tereny, bo właściwie tutaj całe ten brązowy, brązowe tutaj terytorium, wszystko było pod panowaniem tureckim gdzieś tutaj w tym malutkim, w tym malutkim rejonie jest Państwo Izra jest ziemia Izraela. Ale historia idzie dalej. Wybucha wojna i wiemy, jak to się pod, pod, potoczyło, że Rosja, Francja, prawda, Rosja, Francja, y, później mamy Wielka Brytania, stanęły w wielkiej koalicji przeciwko Niemcom, Austro-Węgrom, Włochom i na tym, na tej, na, na tych, na tym polu, na, na tej linii toczyła, toczyły, się, toczyły się walki. Moi drodzy, wojna trwała 1916 rok. Wielka Brytania z Francją już dzielą skórę na niedźwiedziu właśnie na bliskim wschodzie. Doszło do takiego układu six picot właśnie w tym 1916 roku, gdzie Bliski Wschód podzielili Francuzi pomiędzy siebie z Anglikami. I doszli do wniosku, że ta niebieska część będzie po wojnie już pod władzą, pod jurysdykcją francuską, a ta czerwona część będzie pod jurysdykcją Wielkiej Brytanii. Jednak wojna toczyła się z, różnymi, z różnym, można powiedzieć, efektem. I doszło do, też do takiego momentu, kiedy na scenę historii wkracza, wkracza kolejny człowiek, Chaim Weizmann, też użyty przez Pana Boga. On się wychował głęboko w Rosji, już jako jedenastoletni, Chłopczyk napisał niesamowite pismo w odpowiedzi na antysemityzm, który, który szalał w ten czas, ale z tego chłopczyka wyrósł bardzo znany chemik. I ten chemik, później mieszkając w Wielkiej Brytanii, został poproszony przez Winstona Churchilla o wyprodukowanie acetonu. O wyprodukowanie przepraszam, kordytu, który był niezbędnym składnikiem do produkcji acetonu, co znowu pomogło do uzbrojenia floty brytyjskiej i do osiągnięcia zwycięstwa. I kilkaset ton acetonu Heimowi Weizmanowi udało się wyprodukować, co przeważyło rolę zwycięstwa właśnie Wielkiej Brytanii na morzach i też uczyniło z Wielkiej Brytanii jednego ze zwycięzców I wojny światowej. Co dzieje się później? Altur James Balfour, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, on spotka, spotyka się po, po, po tym wszystkim z Haimem Weizmannem i mówi: Cóż możemy dla ciebie zrobić? Jesteśmy ci, cały naród brytyjski jest panu wdzięczny. Co my możemy dla pana zrobić? I Chaim Weizmann mówi: Dla mnie nic nie możecie zrobić, ale dla mojego narodu moglibyście bardzo wiele zrobić. Już Herz nie żyje, Hechler nie żyje, ale ta idea sionizmu idea odnowienia Żydów w ich własnym państwie przetrwała i żyje. Ona żyła właśnie w Haimie Weizmanie. I doszło do takiej dyskusji, to już później w annałach historii jest powiedziane, kiedy James Altur, James Balfour proponował przeróżne miejsca na świecie, na siedzibę Żydów, a Weizmann mówi tak, proszę pana, kiedy Zaproponowałbym panu stolicę Wielkiej Brytanii w Paryżu, to pan by się na to nie zgodził. A ja panu powiem, że kiedy Londyn był błotnistą wsią, to Jerozolima była potężną stolicą Królestwa Izraelskiego. I od słowa do słowa w końcu przekonał ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii do czegoś, co później zostało nazwane deklaracją Balfoura. W 1917 roku, 1917 roku, 2 listopada właśnie Arthur James Barford pisze tę deklarację do Lorda Rothschilda, który był uznany na całym świecie za takiego przedstawiciela społeczności żydowskich, przynajmniej w tym czasie. I to była deklaracja, która była stanowiskiem całego rządu brytyjskiego, królestwa brytyjskiego, i ona brzmiała co, w ten sposób: Drogi Lordzie Rothschild, w imieniu rządu jego królewskiej mości, z przyjemnością przekazuje Panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez gabinet, czyli przez rząd. Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów. I moi drodzy, co się dzieje? Ten mandat brytyjski, który Wielka Brytania otrzymała od Ligi Narodów jeszcze w ten czas. To było coś takiego. I to był teren, w którym minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lord Balfour, mówi, że przeznaczy on dla Żydów jako ich narodową siedzibę. No wspaniały teren, można powiedzieć, niewiele mniejszy od królestwa Dawida i Salomona, gdybyśmy to tak porównali, ale y, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, byśmy powiedzieli. Niestety. Co się dzieje? Niedługo później, po tych pięknych obietnicach, dzieje się coś takiego, że Wielka Brytania, na skutek swoich dalszych jeszcze dalekosiężnych układów z Arabami, dzieli ten teren i trzy czwarte po tej stronie rzeki Jordan. Zobaczcie, tu jest są wzgórza Golan, tu płynie rzeka Jordan, i podzielili tak wzdłuż rzeki Jordan trzy czwarte tego terenu. Utworzyli tak zwane państwo Transjordanię. Dali tam panować takiemu znanemu rodowi Haszemidów. I ten ród Haszemidów do dzisiejszego dnia sprawuje władzę. To jest królestwo haszymickie, czy Jordania dzisiejsza. Więc te obietnice, które Wielka Brytania złożyła dla Żydów, spełzły na niczym, ponieważ z tej siedziby narodowej został tylko taki malutki kawałeczek. I mało tego, to było jawne złamanie prawa międzynarodowego, ponieważ ta deklaracja Balfura to była jednym z warunków, na podstawie których Wielka Brytania dostała prawo rządów na tym terenie przez Ligę Narodów. I nie wywiązała się z tego, podzieliła to, oddali to właśnie Arabom stworzyli Transjordanię. Czyli, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy popatrzyli logicznie, to Arabowie, którzy zamieszkiwali ten teren, dostali swoje państwo. Piękne, duże państwo dostali, trzy czwarte tego terenu. Jednakże, tak jak mówię, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Tymczasem historia idzie dalej, moi drodzy. Ledwo skończyła się pierwsza wojna światowa, minęło ledwie może niecałe 30 lat. Rozpoczyna się II wojna światowa. Na arenę wchodzi Adolf Hitler z nienawiścią do Żydów, z antysemityzmem. Ten antysemityzm w Niemczech i w Europie był potężny i on jakby wybuch tam w tych Niemczech, w Austrii. Wielka Brytania niestety haniebnie się zachowuje, gdyż wtedy, kiedy Żydzi najbardziej potrzebują ucieczki z okupowanej Europy, to tworzy tak zwane białe księgi, które zabraniają Żydom emigracji do Palestyny. Czy takie białe księgi powstały? To jest Białe księgi to jest mało powiedziane, to są haniebne księgi i można powiedzieć, że wiele tysięcy Żydów mogłyby uratować się z, z ognia krematoriów, gdyby nie te białe księgi. Tam, jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o, o Palestynę, wielką postacią stał się właśnie wielki mufti Jerozolimy, który był przywódcą tego sprzeciwu arabskiego przeciwko Żydom i bardzo szybko znalazł sobie wiernego przyjaciela właśnie w Adolfie Hitlerze. On bardzo często przyjeżdżał tutaj do Berlina. Niemieckie gazety wtedy te propagandowe na przykład Der Stürmer opisywały go jako der liebe große mufti, taki ulubiony, ukochany, wielki mufti wraz z Hitlerem przygotowywał zagładę Żydów na Bliskim Wschodzie. Były szykowane plany obozów i gdyby nie to, że armia Hitlera została tam pokonana, w Afryce, to nie wiadomo, jak by się to skończyło. Ale Pan Bóg i nad tym czuwał. Ten właśnie, dlaczego mówię o wielkim mówcim Jerozolimy? Dlatego, że on, zobaczcie, na Bałkanach tworzył bojówki SS. Wiadomo, że Serbia jako państwo, jako państwo arabskie, jako państwo muzułmańskie, no bardzo sprzyjała, jeśli chodzi o, o, o Arabów, więc dla nich Wielki Mufti był, był, był kimś, był wielkim autorytetem. On wykorzystał to i tworzył tam właśnie te bojówki SS, spotykał się z Himmlerem, jak widzimy tutaj na tych zdjęciach. Dlaczego o tym mówię? Bo Wielki Mufti to, moi drodzy, nikt inny tylko wujek Jasira Arafata późniejszego. Źródło antysemityzmu na Bliskim Wschodzie i nienawiści przeciwko Żydom nie powstało tak, jak się to mówi, z powietrza, z kosmosu, ale ono ma swój początek w tym swoistym układzie ze śmiercią. Wielki Mufti Jerozolimy i Hitler ten układ w fizycznym i w duchowym wymiarze po prostu zaciągnął ciemne chmury na Bliski Wschód. I później... Yy, Mam nadzieję, jeszcze na kolejnym spotkaniu powiemy sobie o tym, kiedy to po skończonej II wojnie światowej wielu nazistów, wielu, y, pro, wielu takich prominentnych nazistów znajduje swoją ucieczkę w Egipcie, tam, gdzie właśnie, dokąd uciekł też wielki mufti i tam oni szkolili muftiego i jego doradców, też m.in. Jasira Arafata, w tej propagandzie przeciwko Żydom. Kiedy byśmy porównali arabskie plakaty, które z nienawiścią mówiły o Żydach, to były te same, które były używane w czasie II wojny światowej, z tym, że zmienił się tylko język na arabski. Bardzo szybko, wielką popularnością cieszył się Mein Kampf w języku arabskim. Zresztą do dzisiejszego dnia odnajdywany właśnie w domach Arabów, tych właśnie bardzo radykalnie nastawionych. I znowu chciałbym mówić o dwóch ludziach. O historii dwóch przyjaciół, Polaka i Żyda, Polaka, którego w niesamowity sposób Pan Bóg użył do tego, żeby w politycznym sensie powstało państwo Izrael. Niewielu może słyszało o nim. Jest to Ksawery Pruszyński, a ten jego żydowski przyjaciel to Mojżesz Pomeranc. Oni poznali się w 1927 roku na pierwszym roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a więc w tym okresie międzywojennym jeszcze, w Krakowie. Wkrótce się zaprzyjaźnili, zaprzyjaźnili się, pomimo że różniło ich wszystko, narodowość, religia, to środowisko, w którym się wychowywali, bo na przykład Ksawery Pruszyński pochodził z rodziny szlacheckiej, która na przełomie XVI i XVII stulecia opuściła ten rodzinny Pruszyn na Podlasiu, gdzie nawet ufundowali kościół, osiedlili się na Polesiu i na Wołyniu właśnie jako rzód szlachecki i potomkowie ich dorobili się znacznych fortun. W XVIII wieku na przykład kasztelan żytomierski Stanisław Pruszyński, do dzisiaj istniejący kościół tam ufundował, kościół katedralny. Jednakże przyszła rewolucja rosyjska, w czasie rewolucji w 1919 roku matka Xaverego wówczas wdowa już z dwoma małoletnimi synkami pieszo uciekała z bolszewickiego piekła do Polski i zamieszkała w Krakowie, gdzie i synowie rozpoczęli później studia na uniwersytecie. A co? Na temat Mojżesza. W żydowskiej dzielnicy tegoż samego Krakowa właśnie na Kazimierzu w roku 1908 urodził się Mojżesz Pomeranz. Otrzymał podstawowe wykształcenie żydowskie w ortodoksyjnych właśnie szkołach, wiesiwie, uczył się Tory, uczył się różnych nauk, nie kontynuował nauk tulumat, tych Talmudycznych, ale wiedza, którą wyniósł z tych ortodoksyjnych szkół, z Hederu na przykład zapaliła w nim taką miłość do, do Palestyny, do ziemi Izraela właśnie. Matka Ksaverego na przykład po ucieczce przed bolszewikami ledwo wiązała koniec z końcem, udzielała lekcji francuskiego, bo jedyne to co umiała i tak po prostu żyła z miesiąca na miesiąc. A natomiast rodzina Mojżesza należała do dosyć zamożnych Żydów. Mojżesz, wychowany w tradycjach Izraela, zafascynowany ideologią syjonizmu Zwierzał się swojemu przyjacielowi z, te, z tych swoich zainteresowań, z tej swojej pasji. Mówił, że chce wziąć udział w odbudowie utraconej ojczyzny. A Ksawery znowu tęsknił do opuszczonej tak niedawno swojej rodzinnej ziemi, właśnie tam na Wołyniu, na Polesiu. Tam była jego mała ojczyzna. A więc jakby te dwie tęsknoty się spotkały razem właśnie wśród, wśród ich rozmów. Później Mojżesz opowiedział Ksaweremu o takim świecie syjonizmu. Z przejęciem opowiadał o, właśnie o Biblii, o Palestynie, o Teodoru Herzlu, opowiadał o Williamie Hechlerze, o tym wszystkim, co po prostu on wyniósł z tych szkół z wielką pasją. Opowiadał o tym, kiedy Żydzi, pierwsi osadnicy właśnie tam w Palestynie, w dzień uprawiali pola, a w nocy musieli strzec swoich osiedli przed atakami arabskimi, Mojżesz zachwytem opowiadał Xaveremu o trudnych warunkach, w jakich wyrastało to nowe pokolenie, tam, żydowskie w ziemi Izraela, które nazwane było sabrami czyli takimi owocami kaktusa z wierzchu, z a w środku bardzo słodkimi. Zapewne od Mojżesza, właśnie Xavery, usłyszał po raz pierwszy o doktorze Herclu, o tym twórcy syjonizmu, później, usłyszał o odbudowie państwa praojców Dawida, Salomona, odpowiadając na te wezwania Hercla, pierwsza grupa żydowskich sionistów właśnie udała się, aby odbudowywać swoją pradawną ziemię. A więc Mojżesz był takim zapalonym sionistą, z taką pasją opowiadał po prostu to wszystko swojemu przyjacielowi. Ksawery i Mojżesz razem uczyli się w trudnym czasie to był czas również wielkiej, wielkiej fali antysemityzmu w naszym kraju. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim tworzono tak zwane getta ławkowe. To był, to był antysemityzm. Narodowo, narodowo radykalne grupy po prostu bardzo miały wielki wpływ. Cóż to były te getta ławkowe? Żydzi, żydowscy studenci nie mieli prawa siedzieć w czasie wykładów, musieli, przepraszam, nie mieli prawa siedzieć z Polakami w czasie wykładów, w jednej ławce, tylko właśnie w oddzielnym kącie były ławki dla Żydów, dlatego to mówiono getto ławkowe, bo tam tylko mogli Żydzi siedzieć, a później to jeszcze bardziej było w ekstremalnym kierunku poszło, w tym kierunku, że właśnie Żydom, Żydzi nie mieli prawa siedzieć podczas wykładów, tylko Polacy mogli siedzieć. I co straszne, że wielu profesorów nic nie reagowało na to, jakby przytakiwało tym, tym, tej fali antysemityzmu. Doszło do tego, że Mojżesz został zaatakowany przez, przez grupę studentów, przez grupę Polaków, właśnie takich antysemitów i Ksawery rzucił się w obronie Mojżesza, zaczął mówić, przekonywać ich, no i dostał tak mocno kamieniem w głowę, że o mało nie stracił życia w obronie swojego przyjaciela. Więc zobaczcie, ta przyjaźń to nie była tylko taka na słowach, na emocjach, ale też w takim, w takim bardzo praktyczny sposób Ksawery starał się pokazać to, że jest przyjacielem Mojżesza. I co się stało? W, 1800, w 1933 roku, kiedy już ksawery pracował. W, pracował jako, jako pisarz czy dziennikarz w takim czasopiśmie Słowo, wziął tam urlop i za swoje własne oszczędności pojechał najtańszym środkiem lokomocji właśnie do Palestyny. Pojechał zobaczyć ten kraj, pojechał przekonać się, jak tam wygląda. I podróż to opisał w swojej książce pod tytułem Palestyna po raz trzeci. Ale nie tylko ciekawość go skłoniła do tego, że tam, żeby tam pojechać. Pruszyński wychodził z założenia, że mając w Polsce 3 miliony Żydów, Powinni wszyscy zdawać sobie sprawę, jakie zmiany zachodzą w społeczeństwie, jakie zmiany zachodzą na Bliskim Wschodzie. Różne koleje losu tej dwójki przyjaciół, szczególnie w czasie wojny, ponieważ przed wojną Mojżesz wyjechał już do Palestyny, a w czasie wojny Ksawery także walczył w wojsku polskim, a potem został pracownikiem prasowym jednej z ambasad Rzeczpospolitej, właśnie na Bliskim Wschodzie. I co się dzieje dalej? Historia toczy się dalej. Wielka Brytania po II wojnie światowej dochodzi do wniosku, że nie daje sobie rady administracyjnie opanować terenu mandatu brytyjskiego. Tego małego skrawka, który, który widzieliście tutaj wcześniej, właśnie tu, dochodzi tam do... Tak niesamowitych rozruchów, do powstań Arabów przeciwko Żydom, Żydów, przeciw, Żydów przeciwko Arabom, Arabów i Żydów przeciwko Brytyjczykom, zrobił się tam taki kocioł, byśmy tak powiedzieli, że Wielka Brytania postanowiła, że oddaje ten mandat brytyjski pod władanie już nie Ligi Narodów, tylko ONZ-u, ponieważ Liga Narodów nie sprawdziła się i po wojnie powstała nowa organizacja, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Co się dzieje? Pewnego jesiennego dnia 1947 roku delegat polski przy Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, właśnie w Nowym Jorku, ambasador Oskar Lange, poprosił do swojego gabinetu radcę delegacji polskiej, Ksawerego Pruszyńskiego, i powiedział mu tak. Że otrzymał zgodę z Warszawy na oddelegowanie go do Organizacji Narodów Zjednoczonych i tak jak Oskar Lange powiedział, że oni liczą się z nami w ONZ-cie, bo Polska weszła w skład Rady Bezpieczeństwa w tym czasie. I co? Mają utworzyć jeszcze jedną komisję, aby zbadać sytuację w Palestynie i przedstawić ostateczne wnioski w sprawie przyszłości tego nieszczęsnego kraju. A więc ONZ miało w planie, co? Powołać komisję żeby do, jeszcze raz zbadała tą sytuację właśnie na tym małym skrawku, na tym małym terenie i wnioski z tej komisji miały być wytycznymi do tego, żeby podjęto głosowanie później w ONZ-cie, czy tworzymy państwo Izrael, czy go nie utworzymy. I zobaczcie, przewodniczącym tej komisji zostaje Xavier Pruszyński, tej po prostu, yy, można powiedzieć, kluczowe, kluczowego Organu, który został powołany przez Ligę, nie przez Ligę, tylko przez ONZ. Kochani, Pan Bóg powołuje na takie wysokie stanowisko człowieka, który pokochał swojego przyjaciela Mojżesza, który od niego poznał wszystko, co tyczy się właśnie tego pragnienia Żydów, odbudowy ich własnego kraju, człowieka, który kilka razy pojechał tam za własne pieniądze, żeby zobaczyć, poznać tych ludzi. Podróżować po tym kraju. Moi drodzy, nie chcę Wam dzisiaj długo czasu zajmować, ale chciałbym przeczytać Wam przemówienie, właśnie Kawerego Pruszyńskiego. To jest przemówienie, które już zostało wygłoszone na sam koniec. Ta komisja długi czas pracowała, jeździli tam do, do tego skrawka ziemi, badali, rozmawiali i wszystkie wnioski. Przedstawił na Ogólnym Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych właśnie przewodniczący tej komisji, Ksawery Pruszyński. I co on takiego powiedział, ja wam to przeczytam. Będziecie zdziwieni, jakie, jakie głębokie zrozumienie ten człowiek miał, którego brakuje wielu politykom w naszych czasach, wielu innym ludziom. Posłuchajcie, Panie Przewodniczący, Opracowując plan, który musieliśmy przedłożyć temu prześwietnemu zgromadzeniu, nie polegaliśmy wyłącznie na naszej własnej wiedzy i pracy. Jako podstawę dla naszej pracy przyjęliśmy raport przygotowany przez komisję wysłaną niedługo przedtem do Palestyny przez Narody Zjednoczone. I przekonaliśmy się o tym, co zostało tak świetnie wyrażone przez szanownego przedstawiciela Chin, a tak niefortunnie niedocenione przez naszych arabskich kolegów, że istotnie przypadek Palestyny jest jedyny w swoim rodzaju. Nie można go porównać z przypadkiem Korei czy Grecji Nowożytnej, ani z żadnym innym. Może właśnie dlatego argumentacja czysto legalistyczna i ściśle prawnicza nigdy nie oceni należycie całości tego zagadnienia. Tak, jest pewna niepowtarzalna rzecz w tej maleńkiej części Ziemi, która jest krajem Biblii, najpowszechniej czytanej księgi na tym świecie kolebka wielkich religii Ojczyzna Chrystusa jest to absolutnie y, Ojczyzna Chrystusa. Jest coś absolutnie wyjątkowego, nawet jak na, na ten nasz smutny świat w historii tego narodu, nigdy zbyt licznego, który wniósłszy do podstaw naszej cywilizacji wkład większy niż jakikolwiek inny naród, stał się wiecznym tułaczem rozproszonym po całym świecie stale wrogich mu, między, pomiędzy stale wrogich mu y, narodów. Jest coś niezwykłego w sposobie, w jaki ten wielki naród, naród żydowski, stworzył religię, ze swojej tęsknoty za straconą ojczyzną. Jest coś niezwykłego w tym odrodzeniu narodu po dwóch tysiącach lat. Można to nazwać marzeniami, można to nazwać fantazją, można to nazwać brakiem realizmu, można i wolno nazwać to, jak się komu podoba. Można słusznie powiedzieć, że po dwóch tysiącach lat wszystkie historyczne prawa dawno wygasły. Ale niezależnie od tego, jak się nazwie, to, co w historii nowożytnej stało się odrodzeniem Żydów jako narodu, jest przecież faktem. Faktem jest, że od kilkudziesięcioleci ludzie wyznania Mojżeszowego, mieszkający w Wiedniu, na Bałkanach, w Niemczech, w Warszawie, w żydowskich dzielnicach Londynu, Paryża, Casablanki, Odesy, gdziekolwiek indziej, czuli, że ich życie nie jest tam, gdzie się urodzili, tam, gdzie się urodzili i pomarli ich ojcowie i przodkowie, ale ich życie jest w kraju dalekim, a dla nich nawet egzotycznym. Przybyli oni do Palestyny, bądź to jako ludzie prześladowani, bądź nie prześladowani. Przybyli pomimo to, że Londyn czy Paryż czy Nowy Jork czy inne kraje za oceanem oferowały im lepsze materialne możliwości. Przybyli do biednego, odległego, zaniedbanego kraju po to, żeby ciężko pracować. Tak, mogę powiedzieć, bardzo ciężko. Tak ciężko jak żaden, jak nigdy żaden inny biały człowiek nie pracował na tych ziemiach, które się nazywają krajami kolonialnymi. Ludzie, o których się mówi, że są absolutnie nieprzystosowani do jakiejkolwiek pracy fizycznej, a już szczególnie do jakiejkolwiek pracy na roli. Ludzie, którzy w ciągu stuleci obdarowali nas bankami, lichwiarzami, także udali się na piaszczystą pustynię i przemienili ją w kwitnący sad. Przybyli do ziemi, która była bagnami zarażonymi malarią i zmienili ją w uprawne pole. Panie przewodniczący, szanowni delegaci, proszę spójrzcie na tę mapę. Mapę, którą macie przed sobą, jaką mapę właśnie on im chciał pokazać. O to. Zobaczcie, ten malutki skrawek, jeszcze został podzielony pomiędzy Arabów i Żydów. I tą ciemnobrązową część proponowano Arabom, a tą jasnobrązową proponowano właśnie. Żydom. Nie dość, że trzy czwarte ich pozbawili, to jeszcze z tej jednej czwartej wykroili, i taki malutki teren. Ale to był, zobaczcie, ten plan podziału. 1947 roku i Pruszyński mówiąc do przewodniczącego, mówi spójrzcie na tą mapę właśnie, a tutaj wcześniej to, było, to był fragment oryginalnego przemówienia, no rękopisu tego przemówienia właśnie, które było w tym ONZ-cie wygłoszone. I on mówi, spójrzcie na tą mapę, tę mapę z, z korytarzami, z enklawami, z tak zwanymi punktami przecięcia. Dlaczego ta mapa jest taka skomplikowana? Ta mapa jest tak skomplikowana po prostu dlatego, że ludzie osiedlając się przybyli tam, gdzie były najgorsze ziemie. Przybyli na te jałowe, piaszczyste wzgórza ciągnące się wzdłuż wybrzeża, gdzie nie było nic prócz piachu, a gdzie teraz nie ma nic, jak tylko jeden wielki sad. Przybyli do tej długiej doliny łączącej Hajfę z Jordanem, gdzie znowu nie było nic prócz bagien i malarii. Zostawili Całą ziemię zasiedloną, zamieszkałą i uprawianą przez Arabów, Arabom. Zawsze w historii najeźdźcy zabierali najlepsze ziemie dla siebie. Żydzi wzięli to, co było najgorsze. Zapłacili za te ziemię nie tylko pieniędzmi, ale potem łzami i krwią. Opłacili wielokrotną jej wartość. I to jest bardzo ważny historyczny fakt, o którym Pruszyński wtedy w ONZ powiedział, że większość tych ziem została odkupiona od arabskich właścicieli za ciężkie pieniądze. Oni czuli popyt, czuli pismo nosem, więc coraz bardziej podnosili cenę za każdy metr kwadratowy ziemi. I Żydzi zbierali w całym świecie pieniądze po to, żeby ci pierwsi emigranci, ci olim, mogli kupywać tą ziemię i mogli ją po prostu uprawiać. I o tym wspomniał tu Pruszyński. Ta mapa, panowie, podobnie jak raport podkomisji, podobnie jak cała praca tej podkomisji, stanowi kompromis. Jej linia graniczna przebiega pomiędzy tym, co Arabowie posiadali przez wieki, a tym, co Żydzi zdobyli wysiłkiem tak wielkim, jakiego niewiele narodów kiedykolwiek dokonało. Powtarzam, wysiłkiem zupełnie niezwykłym. Tak, panie przewodniczący, jesteśmy bardzo dalecy od proponowania panu rozwiązania, które nazwalibyśmy łatwym, czy prostym, albo jasnym. To, co my proponujemy, to jest, jak powiedział przedstawiciel Kanady, najlepsze możliwe rozwiązanie w, trudnie, w, trudne, w, w szczególnie trudnej sytuacji. Nie padło tu ani jedno słowo, którym kiedykolwiek usiłowalibyśmy pomniejszyć zagrożenie związane z tą sprawą, ani też odpowiedzialność Narodów Zjednoczonych. Ale właśnie dlatego, że jest to coś unikalnego, właśnie dlatego, że jest to zagrożeniem, właśnie dlatego, że jest to trudne, właśnie dlatego, że wiąże się to z odpowiedzialnością, czuliśmy i czujemy, że jest zadaniem i obowiązkiem Narodów Zjednoczonych zająć się tym problemem. Czujemy, że w tej sprawie potrzebujemy bardzo stanowczej współpracy nas, nas wszystkich, państwa mandatowego, wszystkich Narodów Zjednoczonych i ludności Palestyny. Usłyszałem wiele gniewnych głosów ze strony delegacji arabów. Wcale mnie to nie dziwi, wcale mnie to nie gniewa, jest mi tylko smutno z dwóch powodów po pierwsze, ponieważ podział polityczny Palestyny był nieunikniony, po drugie, ponieważ nie można było do tego podejść w lepszym duchu wzajemnego zrozumienia. Wszyscy państwo pamiętają, że Arabowie odmówili wszelkiego udziału w pracy poprzedniej specjalnej komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Palestyny, że ostatnia szansa pojednania zainicjowana przez pana, panie przewodniczący, została podobnie jak i poprzednia niefortunnie utracona i to też kochani warto wiedzieć, od samego początku nikt z przedstawicieli arabskich nie wyciągnął ręki do Żydów, żeby wspólnie pracować nad rozwiązaniem tej sprawy, tej sytuacji. I to zobaczcie, Bruszyński mówi, że nie gniewa go, to nie, po prostu jest mu szkoda, że, że tak się stało, że odmówili. Jeden z polityków powiedział, że właśnie Arabowie palestyńscy są narodem, który nigdy nie stracił okazji, żeby stracić okazję. I tak to w tym, tym od samego początku tak było. I co dalej on mówi? Jednym z pierwszych kroków pod komisji było zaproszenie na jej zebranie przedstawiciela Wysokiej Komisji Arabskiej. Ponownie Arabowie odmówili. Mogę pana bardzo szczerze zapewnić o jednej rzeczy. W czasie wszystkich naszych kontaktów nie żywiliśmy żadnych złych uczuć wobec Arabów. Ja miałem wobec nich wręcz najlepsze uczucia. Są oni narodem dumnym, narodem mężnym i może tak jak Polacy w ciągu ostatnich 200 lat byli narodem co najmniej nieszczęśliwym. Mogę chyba powiedzieć, że polityka zagraniczna mojej ojczyzny Polski popierała w przeszłości i będzie popierała w przyszłości uzasadnione roszczenia narodów arabskich do niepodległości. Stosowali, głosowaliśmy za wprowadzeniem do Narodów Zjednoczonych kilku państw arabskich, chociaż nie zawsze byliśmy zupełnie pewni, że stosują się one całkowicie ściśle do wszystkich wymaganych warunków. A więc nie było wrogości jego do Arabów. On wręcz nawet mówi, że to jest dumny naród i chciał, pragnął, żeby współpracowali w, te, w tym rozwiązaniu tych, tych spraw terytorialnych. Co dalej mówi Ksawery Pruszyński? Jako Polak teraz mówi, My, naród polski, mamy szczególne powody do popierania państwa Izrael. Zbyt długo walczyliśmy o nasze własne państwo, żeby nie rozumieć takiej walki prowadzonej przez innych. Zobaczcie, on to mówi z perspektywy, kiedy po 123 latach Polska odzyskała niepodległość, a Izrael ma szansę odzyskać swoje państwo po 2000 lat na nowo. Nie? Ale mówi, My rozumiemy to. Za długo walczyliśmy o nasze własne państwo, żeby nie rozumieć takiej walki prowadzonej przez innych. Wiemy niestety lepiej niż wiele innych narodów, co to znaczy dla narodu mieć własne swoje państwo. Nasz naród zna komory gazowe tak, jak znaje naród żydowski. Popatrzcie się, jaka wspólna płaszczyzna była, że Pan Bóg nie powołał na przewodniczącego Komisji Chińczyka, który nie miał pojęcia o tym, co się stało w Holokaustie, albo Kanadyjczyka jakiegoś, albo Amerykanina, ale Polaka z krwi i kości, który przeżył to wszystko, mało tego, ta przyjaźń jego, którą miał w czasie, w tym okresie przedwojennym, zaowocowała takim, a nie innym zrozumieniem później tego tematu. Zobaczcie, nasz naród zna komory gazowe tak, jak znaje naród żydowski i nasz naród nie zapomniał, tak jak niektóre inne narody, smutnej lekcji tej wojny. Według nas, Wszyscy mamy wspólny dług wobec narodu, który tak wiele dał światu, a któremu tak boleśnie odpłacono. I teraz właśnie przyszła chwila spłacenia tego tysiąc lat trwającego długu. Niezwykłe słowa tego człowieka. I zobaczcie, 29 listopada 47 rok o 17.30, delegat Brazylii. I przewodniczący, który był wtedy tym przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego otwarł obrady i zaproponował przystąpienie do głosowania. I w ten czas delegacja Libanu, Arabska Delegacja zrywa się z miejsca i oświadczają, że państwa arabskie zmieniły stanowisko i skłonne są odpowiedzieć, czy opowiedzieć się za tym rozwiązaniem federalnym, dwupaństwowym, ale mają jeden warunek. Proszą o odroczenie głosowania na trzy miesiące. Ale zobaczcie, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego wiedzieli już o tym zamiarze. I tu się kolejny cud stworzył, bo wiecie, 1947 rok to jest już okres zimnej wojny. Powstały dwa bardzo wrogie sobie mocarstwa: Związek Sowiecki i Stany Zjednoczone. I tak jak to jeden z angielskich polityków powiedział, że zapadła żelazna kurtyna między Zachodem i Wschodem. Te mocarstwa rywalizowały. O wszystko, dosłownie o wszystko. Ale wiecie jaki cud się stał? Że wtedy, kiedy przyszło do głosowania nad powstaniem państwa Izrael, to jeden, jedyny raz te dwa mocarstwa jednogłośnie, w jedności razem głosowały za. One miały wielkie znaczenie w ONZ, -cie, bo tak jak mówię, to były już wtedy wielkie mocarstwa. Przedstawiciel właśnie Związku Sowieckiego, pan Gromyko, zabrał głos i stanowczo odrzucił wniosek właśnie przesunięcia tego głosowania jako niezgodny z przyjętą procedurą. A delegat Stanów Zjednoczonych, pan Herschel Johnson, poparł ten wniosek od razu. Zobaczcie, gdyby szło o co inne, to oni by po prostu na pięści tam wręcz walczyli. Słownie, niesłownie, ale zobaczcie, ten za i ten za. Ten za i ten za. To po prostu był Boży cud w tym czasie, który no, nie można inaczej wytłumaczyć, bo te mocarstwa zawsze przeciwko sobie walczyły. I co się dzieje? Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zarządził głosowanie. Na sali zapanowała cisza i w alfabetycznym porządku wszyscy delegaci w ONZ zaczęli głosować. I co się stało? Trzy minuty później wniosek w sprawie podziału właśnie tej Palestyny, tego skrawka ziemi został zaakceptowany. 33 głosy były za, przeciw 13 i 10 wstrzymujących się. I co? Co się stało z delegacją arabską? Jej przedstawiciel Azam Pasza, sekretarz generalny Ligi Arabskiej, powiedział takie słowa: Nowa linia podziału Palestyny będzie niczym innym jak linią krwi i ognia. I kochani, to się wkrótce miało wydarzyć. Do samego końca oni się sprzeciwiali jakiemukolwiek rozwiązaniu, żeby po prostu Żydzi mogli tam egzystować na tym terenie. Powiedział, nic to innego nie będzie, tylko linia krwi i ognia. Moi drodzy, i tak właśnie w ONZ przegłosowano 29 listopada 1947 roku tą słynną rezolucję 181 w sprawie podziału Palestyny i... Na skutek tego, później, yy, Dawid Ben Gurion 14 maja 1948 roku ogłasza deklarację niepodległości właśnie w Tel Awiwie. Ja sobie pozwoliłem tutaj coś takiego Wam pokazać. To jest co prawda reprodukcja, ale tak mniej więcej wygląda ta deklaracja niepodległości. O, do nogami. Teraz jest właściwie. Wszyscy sygnatariusze, na czele z premierem Ben Gurionem, nowo powołanym premierem, właśnie y, tą deklarację podpisali. A więc, moi drodzy państwo Izrael stało się faktem, tak jak faktem stało się to, że linia podziału Palestyny stała się linią y, krwi i ognia. Na tym, na tym bym chciał zakończyć dzisiaj. Y, Szczególnie dzisiaj, tak jak mówiłem, chciałem się skupić na tym, że Pan Bóg działał przez ludzi, nie działał przez aniołów. i Tak jak dzisiaj, on chce działać przez Ciebie, przez każdego z nas. Posłuszni Jemu możemy być wspaniałym narzędziem w Jego ręku i nigdy nie, nigdy nie wiemy, kiedy, gdzie i w jaki sposób Pan Bóg może nas użyć. Tu mieliśmy przykłady, jakby takich dwóch par ludzi. Herce, jako Żyda, który. Nie do końca może był przekonany, tak gorąco przekonany wiarą do Boga, ale Pan Bóg Go użył, to Pan Bogu nie przeszkadzało, żeby Go użyć. Mamy Hechlera, który z całego serca wspierał właśnie Herzla, który rozumiał Boże serce dla Izraela. Mamy drugą parę już po wojnie, mamy Mojżesza, mamy Xaverego, I jak to miło usłyszeć, że, że przedstawiciel naszego narodu miał taki wpływ właśnie, on takie zrozumienie miał. I tak pięknie potrafił w ONZ-cie już wtedy wszystkim, całemu światu ówczesnemu, przedstawicielom świata, powiedzieć w ten sposób, po prostu naświetlić sprawę, sprawę Izraela. Moi drodzy, jestem wdzięczny Bogu. Ja mam nadzieję, że widzicie, że chociaż nie sięgaliśmy dzisiaj do Biblii, ale widzicie, że Pan Bóg działał. Tak jak się śpiewa w popularnej piosence, że chociaż cię nie czuję, ty działasz. Chociaż Cię nie widzę, Ty działasz. I chociaż nieraz przechodzimy przez różne sytuacje w naszym życiu, to nie oznacza, że Pan Bóg nie działa. Chociaż Izrael przechodził i przechodzi przez różne sytuacje w ich historii, to wcale nie znaczy, że Pan Bóg nie działa. I jak doczekamy się następnego wtorku, to bym chciał jeszcze połączyć już ich historię i Biblię w jednym, w jednym takim już ostatnim naszym spotkaniu.